O ile w drugiej połowie lat 80. narkomani, jeszcze ci narkomani uzależnieni od opiatów, za przewinienia, za które groziło im więzienie, w alternatywie było leczenie, to właśnie między innymi też wiązało się z tym trzecim wariantem, o którym powiem, o tyle i oni wybierali leczenie. Oni po prostu, mówiąc krótko, nie chcieli iść do więzienia. I to, co w tej chwili już od ładnych kilku lat, kilkunastu lat ma miejsce, to jest to, że sami poszkodowani, mając do wyboru leczenie bądź więzienie, często wybierają więzienie, więc świadczy to też o czymś. Przemawia to za tym, że no, w tym więzieniu nie jest aż tak źle, czyli w tym więzieniu przede wszystkim jest możliwe zażywanie narkotyków. Przede wszystkim tutaj też muszę powiedzieć, że no niestety programy leczenia stacjonarnego narkomanów skrócone zostały z 18 miesięcy do często 3, często no maksimum pół roku. I to też jest taka sytuacja, w której no będą być może wybierali chętniej 3 miesiące zamknięcia bądź od 3 miesięcy leczenia.